Dobrze, bardzo mi miło, ponieważ zaczynamy kolejny webinar. Ja się nazywam Wojciech Popiela i zajmuję się User Experience, a moim gościem dzisiaj jest Michał Witkowski, analityk produktowy, którego poznałem na szkoleniu właśnie z analityki produktowej. I od razu tutaj walę reklamę, którą realizuję w ramach Witflow. I od razu powiem, że naprawdę to są doskonałe rzeczy, więc jeśli Was interesuje analityka, a coś mi mówi, że tak może być, bo skoro jesteście na tym webinarze, chyba że się przypadkiem kliknęło, to polecam Wam te szkolenia, bo w tym takim natłoku różnych tam szkoleń i tak dalej, to jest prawdziwa perełka, także zapraszam. I najbliższe szkolenie jest w marcu. W kwietniu, w marcu już wyprzedane. Także... W marcu już wyprzedane, no to widzicie, nie? W marcu już się wyprzedało, ostatnia szansa teraz na kwiecień, także bierzcie, kupujcie. Dziękuję za reklamę, ja wystawię fakturę za reklamę. Dziękuję bardzo za reklamę. Dziękuję bardzo, dogadamy się po spotkaniu. Dogadamy się po spotkaniu co dostawek. Okej, a teraz już na poważnie zaczynamy dzisiaj nasze spotkanie o metryce, która nazywa się NPS i to jest metryka, którą wszyscy znają, kochają, lubią, stosują i tak dalej. A Michał mówi im, że nie i że tak nie wolno. Zacznij od tego, czym to w ogóle jest, żeby taki back to school. Jakby, o co tu chodzi w ogóle? Od tego możemy sobie zacząć. Sprawdźmy, czy jesteśmy w stanie podzielić się ekranem, bo z tego, co mówiłeś, jest to nowum na twoich webinarach. Tak, ja się także ekranem nie dzielę. Spróbujmy to zrobić, bo znalazłem pierwszą lepszą grafikę w Google przysłowiową, która pokazuje, o co chodzi. Metryka jest bardzo prosta i to sprawia, że jest bardzo pociągająca. Czy coś udostępniłeś? Czy to coś widać? Jeszcze nie. I uwaga. Share w tym momencie. A? Widać? Ja widzę tutaj właśnie. O, widzę. Pięknie. Pierwsza grafika ślicznie, w Google. Ślicznie. Pierwsza lepsza grafika po polsku, także bardzo fajnie. Co to jest NPS? W NPS-ie zadajemy dokładnie jedno pytanie, które brzmi następująco. Jaka jest szansa, że poleciłabyś nasz produkt swoim znajomym? Oceń na skali od 0 do 10 i dodajemy możliwość komentowania. I teraz to pytanie jest wyryte w kamieniu. Ono musi tak brzmieć. Dlatego NPS jest tak popularny, że to pytanie jest identyczne zawsze i wszędzie dla wszystkich. Jeżeli to pytanie jest zmodyfikowane jakoś znacząco o jakiś jeden ważny wyraz, to już wtedy przestaje być NPS. Tak samo bardzo ustandaryzowane jest liczenie wartości NPS-a. W jaki sposób to robimy? Dzielimy ludzi według ich odpowiedzi na grupy. Od 0 do 6 odpowiedź oznacza, że mamy krytyków. To są ludzie, którzy w założeniu, jeżeli odpowiadają nie poleciłabym swoim znajomym twojego produktu. I to są ludzie, którzy teoretycznie będą chodzić po ulicy i mówić, ten produkt jest zły. Na spotkaniach ze znajomymi, sami z siebie będą mówić, że ale złego produktu używałem dzisiaj. Na drugim końcu skali 9-10 są ludzie, którzy są uznawani za promotorów, czy ludzi, którzy tak lubią twój produkt, że będą mówić, świetny produkt, kupujcie. Na przykład Mac ma tego typu wyznawców, łatwo sobie to wyobrazić, czy Apple, tak, świetny produkt, kupujcie AirPody, kupujcie wszystko od Maca. To są promoterzy, ludzie, którzy nie pytani będą tobie mówić, że coś jest super. A ja to znam takie osoby, ja nawet tutaj w filmie mam, ja pozdrawiam, ta osoba wie, o kim mówię. Ona mi ciągle mówi, że super w ogóle produkt kupiła, także codziennie to słyszę. Ja jestem dużym fanem Apple'a też, tak w ogóle. Nie byłem. Ja byłem w ogóle krytykiem, a później zacząłem używać, ale my nie o tym. No i masz neutralnych. Ludzi, którzy jak ich zapytasz, to powiedzą, że jest spoko, ale sami z siebie nic nie zrobią. I teraz jakie jest założenie? Że po świecie chodzą dwa typy ludzi. Ci, którzy są fajni, takie relewantni dla twojej promocji, dla twojego marketingu. Ci, którzy są fajni i mówią, twój produkt jest super, i ci, którzy są niefajni, mówią, twój produkt jest nie super. I twoim celem w marketingu szeptanym jest zrobienie tak, żeby tych, którzy chodzą i mówią, jest dobrze, było więcej niż tych, którzy chodzą i mówią, jest źle. Albo żeby przestali chodzić na przykład. Ich nie ma. Można też tak zrobić. I w jaki sposób to liczymy? Patrzymy na procent promoterów, odejmujemy od nich procent krytyków. I już. Często podaje się NPS w formie pomnożonej przez 100. Co to oznacza? Że mamy zakres wartości NPS-a od minus 100 albo minus 100% do plus 100 albo plus 100%. Minus 100% wszyscy są krytykami. Plus 100% wszyscy cię promują. To jest NPS. Czy tutaj jeszcze wydaje ci się jasne, to jak to opowiedziałem, czy chcesz jeszcze do jakiejś... Absolutnie wydaje mi się jasne i od razu nasuwa się pytanie, w takim razie dobra, dlaczego jest tak popularny? To jest moje pytanie, no bo to jest jednak chyba jedna z najbardziej popularnych metryk, w ogóle jakie słyszałem gdzieś tam w życiu pewnie, nie? Tak,
Tak. Bardzo, i... bardzo to jest znane. No, gdybym nie zajrzał, to gdzieś jakaś firma mówi, że to robiła, albo robiła coś podobnego w tym stylu. No w ten sposób, nie? Takie podstawowe badanie. Średnio raz w miesiącu widzisz NPS-a sam gdzieś, nie? Tak. Gdziekolwiek nie wejdziesz, w Google Windows ostatnio zapytał, czy poleciłbym system operacyjny Windows 10 komuś. Dostałem też takie pytanie, nie jesteś jedyny. Na LinkedInie widziałem, że wrzuciłeś. Nie, na LinkedInie też wrzuciłem. Ja odbiję, bo ja mam swoje hipotezy. One dość często są dość mocne, więc zanim zacznę odpowiadać, ty masz jakieś pomysły? Bo w sumie jestem ciekaw, jakie są twoje pomysły na ten temat. Dlaczego jest tak popularny? No, mój pomysł jest taki, że jest bardzo prosty, to znaczy, że ma bardzo prosto ten wytyczne, co trzeba zrobić, tak? No i można to bardzo łatwo wrzucić na tą skalę liczbową, no i to też jakby się fajnie broni. No i można to trochę robić przy okazji, tak mi się wydaje, bo ja to widziałem bardzo często w takim wydaniu przy okazji, to znaczy, nie wiem, jest jakiś pion obsługi klienta, jakiś tam handlowiec, ktokolwiek, czy nawet pracownik, który wykonuje na przykład jakąś usługę, czy tam jakiś produkt i on to po prostu zadaje przy okazji, tak, no, na to jedno pytanie to złapie, nie? No bo jakby tak przyszedł z jakąś, nie wiem, ankietą, czy jakimś zachęceniem do czegokolwiek, do wydania opinii, no to tak pewnie by mu się to tam nie udało. Opinie wystawiamy wtedy, jak jesteśmy niezadowoleni. Nie? No to tak chyba z nim jest. A tutaj jest tak dosyć prosto. No jedno pytanie no zdążę zadać, no i ktoś coś tam powie, nie? Tak. Więc to się wydaje mi takim no, to jest popularnym. Pociągające. A poza jeszcze jak ci wejdę w słowo popularne, chyba jest trochę coś takiego, że jak to się stało popularne z jakiegoś tego powodu, o który pewnie mi za chwilę zgłębisz, to trochę to jest taki efekt mamby, nie? Wszyscy mają mambę, mam i ja, więc wszyscy zaczynają mierzyć. Nie, no to ja też, tak. Nie? No nie i też cyfrowo to jest łatwo zrobić. Mamby. Tak, efekt mamby. To ze starej reklamy, także jestem nie najmłodszy już, także nie wiem, czy młodsi słuchacze, to nie wiem, czy kojarzą tą reklamę, ale... Ja kojarzę, ale rzeczywiście ja, prawdopodobnie w wspomnieniach jest lepsza niż w rzeczywistości. Ale tak zawsze jest. To prawda. Ale na przykład reklamy Frugo się świetnie zestarzały. Wracając do NPS-a, wydaje mi się, że jest coś w tym, co mówisz, to może być jedna z przyczyn, bo to jest coś, co w prosty sposób wydaje się odpowiadać na trudny problem, czyli jak popularni jesteśmy, jak fajnym produktem jesteśmy. I to rodzi dużo pokus, natomiast wydaje mi się, że to jest coś więcej, bo tak, pierwsza rzecz w ogóle jest taka, że NPS jest wystandaryzowany, czyli to, że jest prosty, sprawia, że każdy go zrozumie. Idziesz do inwestora, mówisz mu, mierzymy NPS-a, mówisz mu, co z tego wynika i on to chwyta, bo na pierwszy i drugi rzut oka NPS jest prosty i skuteczny. I ja też miałem takie wrażenie, jak pierwszy raz o nim usłyszałem, że jest prosty i skuteczny, więc się rozprzestrzenia. Do tego NPS jest, że tak powiem, proprietary, jest własnością, jest opatrzony copyrightami człowieka, który go stworzył, niestety nie pomnę teraz jego imienia i nazwiska, oraz jednej z organizacji zajmujących się konsultingiem. Na Wikipedii to jest, można sobie szybciutko sprawdzić, to jest... Czyli ktoś za tym stoi, to się w tym blasku chwały dokładnie tak murza. I to się zaczęło w 2001 roku, jakby to było zaranie, początek dziejów marketingu i w 2001 roku to był przełom, wydaje mi się, bo to była prawdopodobnie pierwsza taka metryka, wtedy Facebook... albo nie istniał, albo zaczynał zmagać się ze wzrostem, nikt jeszcze nie myślał o metrykami, a tu już masz NPS-a, który mierzy tobie popularność w marketingu. Mhm. Więc head start, zorganizowana promocja, prostota i pozorna jakość metryki doprowadziły do tego, że dostałeś NPS-a wszędzie. W pewnym momencie, jak masz metrykę, metryki zarażają, zwłaszcza proste metryki, zrozumiałe metryki. Zarażają w taki sposób, że ty rozumiesz, co ona mierzy i czujesz się mądrzejszy. Dzięki temu, że rozumiesz, co ona mierzy, dzięki temu, że jesteś w stanie ją czytać. Później przyzwyczajasz się do metryki, chcesz ją zobaczyć wszędzie. Więc wyobrażam sobie, niestety nie mam potwierdzenia, że mogło dojść do takiej infekcji z gatunku ludzie przemieszczali się między firmami, NPS był, zdawał się zdawać sprawę, inwestorzy podłapywali tego NPS-a i gdzie nie chodzili, a to wiem skądinąd, że co najmniej jedna duża spółka inwestycyjna, z którą zdarzyło mi się kiedyś pracować, niestety nie mogę powiedzieć przy jakiej okazji, używa NPS-a na zasadzie takiej, okej, to jaki jest wasz NPS? I macie pokazać NPS-a, nie? Po prostu. I przypuszczam, że to jest standard, pokażcie mi swojego NPS-a jako taka jedna z metryk, mówicie, że jesteście data-driven, na pewno robicie NPS-a. Zaczęło się to rozprzestrzeniać po świecie. Czyli trochę nie wypada w tej chwili nie robić NPS-a, bo tak, tak, to jest trochę taka moda marketingowa. Później dookoła tego wypączkowały produkty, które jeszcze bardziej ułatwiły robienie NPS. Ja na przykład korzystałem z Delighted, świetny produkt. Jako produkt oceniam go 10
10 na 10. I nawet mogę wam polecić, jak chcecie robić NPS-a, polecam wam Delighted. Bardzo prosta platforma, delighted.com, robi dokładnie jedną rzecz. Wrzuca na stronę NPS-a z możliwością dodania komentarza, zbiera i agreguje wyniki, umożliwia poprzez API albo przez eksport danych, wyjęcie tych danych i połączenie ich z innymi źródłami. Fenomenalna sprawa, jeżeli ktoś lubi takie rzeczy, i takich narzędzi jest więcej, bo NPS jest prosty. Więc no właśnie, on jest prosty cyfrowo, powstał rynek wspomniałem, na to, że jest bardzo łatwo go zrobić w postaci cyfrowej i takiej, która będzie zbierać te dane, no bo będzie to dosyć łatwe. I takie tam można zrobić jakieś tam ładną skalę, coś tu, kolorowo, buźki. W międzyczasie NPS ewoluował, czyli to było coś takiego, że on zaczął się od obserwacji w 2000 latach, to jeszcze była obserwacja, która mogła się wydawać legitna. Internet będzie sprzyjał wiralności i będziemy w stanie ją kontrolować. Co się okazało? I NPS mierzy wiralność, bo jak komuś polecasz, to może przekazać tą informację dalej. W internecie informacja rozprzestrzenia się szybko. No i tak było do czasu Zyngi. Zynga to zrobiła jako pierwsza w swojej wspaniałej grze Farmville. Pozdrawiam wszystkich, którzy grali w Farmville. Zaspamowała Facebooka i Facebook powiedział: dziękuję, do widzenia. Uciął całkowicie tego typu wiralność marketingową. Ale sama idea została. I ona się ciągnie do dzisiaj w niektórych modelach metryk, a NPS w międzyczasie jego rozumienie z potencjału do tego marketingu szeptanego, do którego się nadaje świetnie, ewoluowała do tego, czy użytkownikom podoba się nasz produkt, i trafiła w takie przedziwne miejsca, czy użytkownikom podoba się obsługa klienta. Na podstawie NPS-a widziałem w wielu firmach oceny pracowników i to jest koszmar. To są bardzo złe praktyki. Mam nadzieję, że uda nam się odpowiedzieć, dlaczego nie wolno tego robić. Tak, tak. Chyba, bo właśnie takie coś tworzyć... powiedziałeś na LinkedInie. Wczoraj właśnie widziałem w jednym z komentarzy, że metryka to jest taka, która demotywuje pracowników. Tak. Jeśli są oceniani przez jej pryzmat. Tak, dokładnie tak. I teraz tak, wyobraź sobie sytuację, że ty jesteś takim pracownikiem, nie? No i dostałeś NPS-a, na przykład, nie wiem, ilu możesz mieć klientów w obsłudze klienta, którzy odpowiedzą na NPS-a? Jakbyś tak oszacował. Jakbym miał oszacować, ilu odpowiedzi? Miesięcznie, tak, miesięcznie. No jakiś procent pewnie, no nie z każdym rozmawia się też co miesiąc, zależy jaka usługa trochę, nie? No nie z każdym jestem w stanie rozmawiać, rozmawiam z jakimś tam procentem, no. Ciężko mi powiedzieć, jak je oszacować, ale no nie wiem, no niech będzie, że rozmawiają, nie wiem, zależy jaka firma, no nie wiem, 20%, 30% może jakoś tam, przy jakichś mniejszych firmach, nie? Tak, akurat standardowo, jeżeli chodzi o procent odpowiedzialności, to jest podobny procent zawsze. To jest jeszcze inna rzecz, że procent odpowiedzialności bywa ważniejszy od samego NPS-a. O tym jeszcze też powiem. Tego się nie mierzy, a to jest bardzo ważne. Z tego, co... A to zależy, jak będziemy to mierzyć, nie? No bo jeśli ja nawet będę dzwonił i będę przy okazji tam czegoś pytał, no to ten procent odpowiedzialności mi dosyć mocno rośnie, bo go wymuszę. No. A co innego, kiedy mam jakiś tam automatyczny pobór, czy jakieś tam nagabywanie, tam oceń, no to pewnie ten procent tam gwałtownie tam w dół już leci. Tak. Ten pierwszy pomiar wymuszony jest w pewien sposób jeszcze gorszy, bo jeżeli ktoś wymusza na tobie odpowiedź, to odruchowa odpowiedź jest w środku skali, co oznacza, że dostajesz odpowiedzi 5-6 jako dużo częstsze. I to są odpowiedzi, które później... Nie chce się narazić, nie? No, jakby tak, komuś. No i jakby to jest jakaś konfrontacja też, ale na przykład ze zbieraniem telefonicznym się bardzo często spotkałem, że ktoś tam coś... To jest bardzo częste i wiesz, i no to jest jakby wymuszony zbiór, to masz do 100 pomiarów miesięcznie, ale to musisz obsłużyć wielu klientów, a tak standardowo 20 do 50. Nie? Okay. I pozwoliłem sobie przygotować tabelkę, co to oznacza w praktyce, bo istnieje w statystyce takie coś jak przedziały ufności, czyli metryki, każde metryki zależą od szczęścia lub pecha. Jest losowość, która wpływa na to, jak wygląda metryka, i jak masz mało ludzi, którzy na metrykę wpływają, w przypadku NPS-a właśnie te 20-50 ludzi, to co dostajesz, to jest bardzo duża losowość, czyli załóżmy scenariusz optymistyczny. Mamy setkę ludzi, którzy odpowiadają na NPS-a. Co jest w tej tabelce? Ja się na razie skoncentruję, tutaj zaznaczę ładnie na czerwono tą część, żeby było lepiej widać. Skoncentruję się tylko tutaj na tym jednym scenariuszu, scenariuszu drugim. Tutaj też sobie wyczyścimy. I teraz tak, to co się będzie działo, to mamy 25 detraktorów, tych ludzi krytyków, którzy odciągają, 25 neutralnych i 50 promoterów. Łącznie mamy 100 odpowiedzi, to jest bardzo dużo. To jest, rzadko się zdarza, żeby w obsłudze klienta dostać więcej niż 100 odpowiedzi, chyba że robisz naprawdę masówkę, a później jest masowo wysyłany NPS. Wynik NPS-a wynosi 25. I teraz statystycznie
jeżeli otrzymałeś wynik NPS-a 25, to tak naprawdę wynik z 90% prawdopodobieństwem jest gdzieś między 11 a 39, a jak chcesz być naprawdę dokładny, 95% to jest taki standard dokładności, między 9 a 41. I teraz, jeżeli ty jesteś miesiąc w miesiąc, więc możesz plus minus 15 punktów różnicy. Jeżeli ty jesteś oceniany na podstawie twojego NPS-a i on ci spada z miesiąca na miesiąc o 30, jest taka możliwość, że spadł ci o 30. To może wynikać czysto z pecha, bo po prostu dolosowałeś ludzi. Trafiło ci się kilku ludzi, którzy niestety ocenili ciebie gorzej. Mhm. I w takiej sytuacji dostajesz po nosie, nie dostajesz premii, dostajesz dywanik u szefa, szef się pyta, co się stało, Michał, tutaj 5 klientów powiedziało, że coś jest nie tak. Czasami nawet nie powiedziało, że coś jest nie tak, tylko odpowiedziało 6, odczepcie się ode mnie. Okej, to trochę brutalne, nie? Premia, tak. Tak, bo każdy patrzy na czubek własnego nosa w biznesie, po prostu no niestety w takim przykrym świecie żyjemy, jest to lewacka dystopia momentami, ale no tak jest. A teraz wiesz, bardziej realistyczny scenariusz weźmy. 20 ankiet miesięcznie. To się dzieje w produktach SaaS-owych na przykład. Jak masz SaaS, to masz mniej klientów, obsługujesz mniej klientów i spływa mniej ankiet. Tak. Więc w takiej sytuacji widełki wzrastają do około 50-74 punkty rozbieżności. To jest 37 punktów w dowolną stronę. Ta metryka jest całkowicie niemiarodajna. W takim scenariuszu. Jeżeli zbierasz 20 metryk, dostajesz prawdziwy wynik, czyli taki, gdyby zapytać więcej osób, co o tobie sądzą, prawdziwy wynik gdzieś między minus 12 a plus 62 przy wyniku 25. Czyli łatwo sobie wyobrazić, że jako sprzedawca może dojść do dwóch zjawisk. Czy osoba, która jest oceniana w ten sposób. Albo stwierdzasz, Jezus Maria, po prostu nic nie jestem w stanie z tym zrobić, jestem słabym sprzedawcą. Albo, i to jest bardziej prawdopodobne, większość ludzi ma głowę na karku, ta metryka jest bez sensu, oceniają nas niepotrzebnie, nie lubię NPS-a, bo jest strasznie chwiejny. Jednego miesiąca przyjdzie ci trzech fajnych klientów i nagle ci NPS rośnie do 40. Drugiego miesiąca przyjdzie trzech, którzy ciebie krytykują i nagle ci spada do minus 3. I masz kłopot. Także jest to bardzo przykre. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jeżeli chcesz oceniać pracowników po NPS-ie, to co musisz robić, to nie robić tego. Albo upewnić się, że zbierasz co najmniej 1000 ankiet na pracownika miesięcznie, żeby te przedziały ufności były ok. Albo rozliczać pracowników po bardzo dużych spadkach i wzrostach, ale wtedy NPS przestaje być praktyczny. Czyli dla przykładu, jeżeli zbierasz 100 ankiet miesięcznie o jednym pracowniku, to jeżeli komuś spadło z 50 do 20, to ty nie jesteś w stanie powiedzieć, czy ten ktoś faktycznie tak obniżył swój performance, czy po prostu miał pecha i w przyszłym miesiącu to wróci. No i to czyli długo musiałoby leżeć na dole, albo długo być na górze, żeby stwierdzić, że jest jakiś trend. Tak, dokładnie tak. To musiał być trend i gdybyś, w sensie no, nie przeskoczysz ilości danych. No i to powoduje silną demotywację. Więc tutaj jestem bardzo, bardzo mocnym przeciwnikiem i to sprawdziłem, widziałem w wielu organizacjach, oceniania ludzi z użyciem NPS-a. Ja jak dostaję NPS-a, to zawsze odpisuję w NPS-ie. Nie używajcie NPS-a do oceny pracowników, kropka. Dochodzi do takich absurdów, że jak dzwoni do ciebie jakaś osoba odpowiedzialna za pomiar, to potrafią zadać pytanie, po czym powiedzieć, ale wie pan, bo jak panu się podoba, to musi pan dać 9 albo 10, bo inaczej będziemy mieć problemy. Z tym też się spotkałem. Po prostu niektórzy sprzedawcy wprost mówią, jak się podoba, proszę 9 lub 10. Dud. To jest wypaczanie dosyć, i rozgrywanie metryki, tylko dlatego, że stawiasz niemożliwe do wykonania zadanie, którym jest posiadanie wysokiej oceny NPS. NPS jest bardzo chwiejny przy małej ilości ocen, więc wiesz, wystarczy, że masz trochę pecha, gorszy miesiąc. Halny wieje i masz kłopoty. I mam kłopoty, Ale to problemem, co byś tutaj diagnozował? Problemem jest, nie wiem, ta skala, czy w ogóle sama koncepcja? Skala też jest problemem. To jest osobna historia. Też jest, Bo natomiast problemem jest to, że problemem jest lenistwo, wydaje mi się. Głównym problemem, jeżeli chodzi o NPS-a. Ludzie szukają prostego rozwiązania trudnego problemu i próbują używać NPS-a jako narzędzia do wszystkiego. NPS jest młotkiem, nadaje się do wbijania gwoździ, tak? NPS odpowiada dokładnie na jedno pytanie. Czy mam szansę na mocny marketing szeptany? I do tego NPS jest użyteczny, do tego NPS-a bym używał. Wszystko inne jest nadinterpretacją, a przez to, że jest popularny i wydaje się prosty i wszyscy używają go, nie wszyscy, ale bardzo wielu ludzi używa go źle, właśnie do oceny pracownika, do oceny zadowolenia z produktu, pojawiają się tego typu sytuacje. I ta ocena pracownika to już jest po prostu ostateczny, negatywny wykwit NPS-a. Także niestety tak bym wskazał. I gdzie tu widzę lenistwo? Lenistwo widzę tutaj w tym, że ludzie nie zadają sobie trudu, żeby zrozumieć, co naprawdę mierzy NPS, jak interpretować jego wyniki, jakie są szanse na błąd i zdać sobie sprawę, bo tak naprawdę to jest faktem, że ocena pracownika dokonywana ilościowo
jest zazwyczaj niemożliwa. Dowolna ocena pracownika wykonana ilościowo, bazująca na ankietach, będzie miała za mało punktów danych. Będzie, jeżeli masz mniej niż 100 obserwacji, to nie jesteś w stanie dobrze ocenić, bo po prostu każda miara będzie chwiejna. I tak naprawdę, żeby solidnie ocenić pracownika, powinieneś zrobić to jakościowo. Poczytać komentarze, poprosić o oceny jakieś takie dłuższe, zrobić wywiad z osobą, która była obsługiwana przez tego człowieka, czy zadać pytanie nieco inaczej, tak żeby odpowiedź była otwarta. Ale wtedy zbierzesz mniej danych, musisz włożyć więcej trudu w analizę i zaczyna się kłopot. No właśnie, a MPS to się zaczyna rozwiązuje. Chyba coś, co widziałem na jednej ze stron, które promowały MPS-a jako usługę, którą po prostu sprzedają, więc jakby no, to naturalne, czyli że to też jest tanie, to jest ekonomiczne, tak? Szybkie, proste, ekonomiczne. No bo to, co mówisz, no to jakbym robił taki wywiad, czy tam powiedzmy jakieś wielkie, większe firmy, tak, robiły taki wywiad, powiedzmy małe, to tak naocznie widzą, jak pracownik pracuje, bo pewnie są w jednym biurze, ale jakieś większe organizacje, no to po prostu nie byłoby to możliwe, no bo musieli robić naprawdę jakieś bardzo pogłębione wywiady i chyba tak sporo by na to wydawali, a tutaj wydaje się, że odpowiedź jest prosta, tak, i mieści tak. się na skali. No właśnie wydaje się, ale niewiele z tego wynika. No wiesz, właśnie. No, jakby... Wydaje mi się w ogóle, odniosę się jeszcze do tego, co mówisz o organizacjach. Najmniejsza organizacja, którą widziałem, która oceniała ludzi z użyciem NPS-a, to była organizacja Customer Success w jednej z firm i ta organizacja zatrudniała 40 osób. I już na takiej skali, przy mnie wszyscy byli oceniani NPS-em, bo nie wszyscy mieli taki kontakt z klientem, żeby ich oceniać. I już na takiej skali NPS był jedną z ważnych części oceny. Na szczęście nie jedyną, to było robione z głową. Ważna była też ocena jakościowa, ale była. I Europejczycy standardowo dostawali mniejsze, niższe oceny niż Amerykanie. Ludzie obsługujący firmy europejskie niższe oceny niż amerykańskie w NPS-ie. A wszyscy byli porównywani tak samo. I wiem, do czego zmierzasz, do tych różnic kulturowych w punktacji. Dajesz. Tak, różnice kulturowe są super. W różnicach kulturowych jest tak, znaczy w kulturze jest tak, że weźmy sobie najpierw skrajny przykład. Azję, Chiny, porównajmy ze Stanami Zjednoczonymi. W Chinach, jak kogoś oceniasz, to jak maksymalną oceną, taką realistyczną jest 7. Wszystko powyżej 7 to jest po prostu genialne. Także 7 to jest standardowy, w cudzysłowie, chiński ojciec, bardzo dobrze synu, 7 na 10. Nie? A w Stanach defaultem, podstawową oceną jest 10, wszystko poniżej 10 jest słabe. Więc wiesz, jak komunikowałem się, czy pracowałem z ludźmi z San Francisco, to jak mnie pytali, hi Michał, how are you? Oh, I'm good, thank you. To się pytali, o nie, czy coś się stało Michał? Bo oni oczekują odpowiedzi, it's great. Jako default. Oni oczekują, że jeżeli masz przeciętny dzień, to jest great. Tak, i to są Stany. I wiesz, dostajesz 9-10 i 7-8. Z tego to wynika. Ponieważ to jest metryka, która urodziła się w Stanach Zjednoczonych, ona korzysta z amerykańskich wzorców. Przenieś się do Europy. Jeżeli lubisz jakiś produkt, no to nie wiem jak ty, ale ja na przykład mam tak i ankietowani, których ankiety widziałem i analizowałem, z Polski, z Niemiec na przykład, mają tak, że jest mocna 7. Niektórzy dają 6 i piszą, produkt jest naprawdę spoko. I to są wręcz oceny pozytywne. A 6 zgodnie z NPS-em, przypomnę, jest krytykiem. Czyli to jest osoba, która teoretycznie chodzi po ulicy i mówi, kurdur, macie zły produkt. Ale komentarze pokazują coś zupełnie innego. Przeanalizowałem kilka tysięcy NPS-ów na potrzeby jednej z dużych analiz, które robiłem. I tam mi wyszło, że 5-6 to tak naprawdę nie są detraktorzy. I co się okazało, że spotkałem się niedawno z artykułem z 2002 roku, rok po tym, kiedy powstał NPS, który mówi dokładnie to samo. 5-6 to nie są detraktorzy, to są pasywy. Czyli to są osoby, które będą neutralnie nastawione do ciebie, lekko pozytywnie. Ale NPS co zrobił? Poszedł w świat z takimi normami, jakie miał od samego początku w oryginalnej publikacji. Także to jest jeden z grzechów założycielskich NPS-a w mojej ocenie. Okej, rozumiem, że to w żaden sposób nie jest skorygowane. W sensie nie dało się już. Już poszło pierwszy wariant, wydali patcha i nic nie dało rady. Nie mam pojęcia, dlaczego tak się stało. W sensie, no bo tak, zastanówmy się, wiesz, no, wydali patcha, no ale patcha wydał jakiś Harvard Business Review, jeżeli się nie mylę. Więc to był jakiś tam artykuł wydany gdzieś, gdziekolwiek, a twórcy już mieli NPS, a już zaczęli go cisnąć jako super metryka marketingowa, analityka marketingowa. I on poszedł w świat tak, jak był, no bo tak było wygodnie. Nie wiem, dlaczego ta korekta nie weszła. Ona powinna była wyjść. No, wiesz, no, bardzo możliwe, że to jest tak, że no, zaczęło to działać, tak, funkcjonować. Tyle, jak to mówią, od tylu lat już tak robię, to jeszcze będę teraz zmieniał, nie? Bo ta korekta, to kojarzysz, jaki to był przedział czasu? To kwestia pewnie
pewnie kilku lat, czy to było jakoś... Korekta? Rok później, rok po wydaniu NPS-a. Rok po wydaniu NPS-a była proponowana korekta. Nikt tego nie chwycił. Nikt tego nie chwycił, nikt tego nie zrobił. Ja do dzisiaj, gdybym miał używać NPS-a, to bym tak go skorygował. Ale tak naprawdę to nawet ta korekta nie jest do końca słuszna, bo masz różne kultury i różne wartości. Tak. I wiesz. I tak zresztą no promotorów, jak jeszcze, promotorów trzeba by jeszcze podkręcić, bo promotorem w Polsce, ósemka, totalnie promoter w Polsce. Tak. No właśnie, to chciałem powiedzieć, nie? Też mam coś takiego, no, że dziesiątka to czasem się wydaje tak trochę za dużo, że już bez przesady, tak, aż tak dobrze nie było, nie? Tak. To tam dam 9 na przykład, albo właśnie, albo 8, nie? 9 albo 8, nie? Bo to 10 to jest dla czegoś, co jest naprawdę spektakularne, tak? A pewnie jeszcze mam taką perspektywę, że większość produktów, to trochę taka perspektywa UX-owa, nie? Gdzieś mi tutaj kołacze w głowie, że ludzie nie podchodzą tak emocjonalnie do pewnych rzeczy, tak? A 10 to już jest trochę takie wow, nie? A czasem mam ocenić usługę, nie wiem, na zasadzie, albo produkt, nie wiem, papier toaletowy, tak? No to taki czy taki, nie? No, nie? Promowałbyś czy nie? Nie? No, idealny, nie? No. Tak, jaki mięciusi, nie? I tak dalej. Nie? No, nie. Regina rumiankowa w papierowym opakowaniu, ekologiczna. Dokładnie. Jest to mój ulubiony papier toaletowy i daję mu 7 na 10 i go promuję niniejszym. Wiszą nam te, ja wystawiam wszystkim markom, które dobra, dzisiaj padną faktury. Nie? No, ale zasięg, no, super. Tak, za te zasięgi. Także Regina, szykuj się. No tak, tak, no jest coś takiego, nie? Myślę, że to też może się z tego wynikać, że one nie budzą takich emocji, więc no trzeba mam dawać jakieś dziesiątki, coś, nie? No to tak nie bardzo, a poza tym to chyba jest takie faktycznie trochę polska mentalność też, ale to, tak jak mówisz, gdzieś jest jeszcze, powiedzmy, europejska mentalność, można powiedzieć. Tak, tak, nieco bardziej krytyczna, nieco mniej taka entuzjastyczna. No tak, totalnie, tak. Totalnie tak bym to widział. Okay, czyli... z tego. Wydaje mi się, że to może też mieć, nie wiem jak sądzisz, związek z systemem szkolnictwa, ale to jest taka robocza hipoteza w Polsce. Tak, znaczy no, u nas 6 kojarzy się wybitnie, tak? No to zawsze tam celująco, tak? Tak to było. Tak. Nie? A tutaj jest jeszcze ileś tam. No, na pewno rozbieżność na tej skali jest dosyć duża. No i teraz wydaje mi się, że problem dla takiego respondenta, nazwijmy go tak, dla tego klienta, to jest też trochę problem, że jaka jest różnica pomiędzy 6 a 7 albo... Nie? No bo wiem, jaka jest różnica pomiędzy, nie wiem, 1, 2, a powiedzmy 8, 9, tak? No i po środku, no to tam gdzieś pewnie mam 5, 6. Ale potem to są takie trochę marginalne rzeczy, no, pomiędzy 8 a 9, 7 a 8. Tak. Nie? Tak. Co to ludzi, dokładnie no, mówi, nie? No, większość ludzi nie ma takiej intuicji matematycznej. To jest w ogóle problem ze skalą Likerta. Dodam, skala Likerta to jest właśnie taka skala, gdzie pytamy na skali liczbowej 1, 2, 3, 4, 5 na przykład, jak bardzo lubisz pizzę, 1 w ogóle nie lubię, 5 bardzo lubię, nie? To jest klasyczna skala używana w psychologii. To dla słuchaczy wyjaśniam. I NPS, wiesz, korzystając ze skali Likerta, która jest turbo długa, to jest 11 itemów, po prostu sprawia, że no, jest ciężko ogarnąć, czym się różnią te liczby i co one w sobie mają, w sensie jak rozumieć każdą kolejną liczbę. Przy 5-stopniowej skali przynajmniej jesteś w stanie dać opis do każdej liczby. Zdecydowanie się nie zgadzam, trochę się nie zgadzam, nie mam zdania, zgadzam się, całkowicie się zgadzam. To jest skala, a w NPS-ie 11? Nie. Nie. No więc wiesz, wchodzi ten aspekt całkowicie arbitralnego podziału 11-stopniowej skali na 3 grupy ludzi, który zgodnie z wszelkimi badaniami, które znam i które sam przeprowadzałem, nie jest prawdziwy. Czyli ten podział nie działa. Tak jak jest założenie. Okej, no to teraz takie w takim razie pytanie, no bo no jednak ludziom się to podoba, tak? No z różnych powodów. I teraz pytanie jest takie, ty uważasz, że jakby zupełnie to jest skompromitowana metryka i tak dalej, a nie, że na przykład dla kogoś to może być dostatecznie dobre do mierzenia czegoś, no może dla kogoś to jest jakby okej, że to coś daje, czy to w ogóle może coś dawać, czy uważasz, że to jest całkowity błąd? A czego? Dostatecznie dobre do mierzenia czego na przykład? Co? No właśnie. Załóżmy Wojtek, że masz produkt, nie? Wyobraź sobie, że masz produkt. W jakiej sytuacji, co chciałbyś zmierzyć NPS-em? Wrzucasz NPS-a na stronę albo po webinarze dajesz NPS-a. Jak myślisz, jaką wiedzę ci da? No, moim celem, żeby coś mierzyć, no to jaka była satysfakcja. Tak? Czy zrobiłem dobrą robotę, czy niedobrą robotę? No i wiadomo, że nie dowiem się no, dlaczego, no, ale powiedzmy taki ogólny, chciałbym wiedzieć, czy idę w dobrym kierunku, w dobrą stronę się kieruję, czy też nie. Taki byłby mój cel. Dobra. Niekoniecznie NPS-a, ale tak ogólnie. Nie? No, próbowałbym zebrać tego rodzaju dane. Jak już. I cel to jest odpowiedź, ja sobie zapiszę na czacie, żeby w ramach notatki, nie? Odpowiedź na pytanie, czy zrobiłem dobrą robotę. Okej, i teraz to jest cel. I teraz jakie pytanie zadajesz NPS-em, żeby na to odpowiedzieć? Co pytasz ludzi? No, czy by promowali. Poleciłabyś nasz webinar swoim znajomym.
Tak jest. Dobra. On mnie zaraz rozniesie. To było tylko hipotetyczne. Nie wydaje mi się. Nie lubię pieca, także nie strzelaj. Spoko, już tak się wkręciłem. Tak się wkręciłem. No właśnie. Więc ty zadajesz pytanie, czy poleciłabyś nasz webinar. Nie? I ktoś może wziąć i powiedzieć, ja nie rozmawiam ze znajomymi o pracy. To jest bardzo częste w NPS-ach, w komentarzach. A ktoś inny może sobie wyobrazić imprezę ze znajomymi, no bo tak interpretuję słowo znajomy. Czy ja polecam webinar o NPS-ie swoim... Nie poleciłabym tego webinaru, ale nie dlatego, że go nie lubię. Tylko szanse są małe, że rozmawiałabym z kimś, kto faktycznie jest tym zainteresowany. Więc to pytanie próbuję obchodzić sedno sprawy. Wiesz, dlaczego nie zapytasz ludzi wprost, czy zrobiłem dobrą robotę? Okej. Okay. A powiedz mi to w takim razie, czy trochę nie jest problem w tym samym tym pytaniu? Czy gdyby ono było trochę inaczej sformułowane, to nie rozwiązywałoby w pewnym momencie trochę tych problemów? Mm-hmm. Jaką formułę inną byś zadał tego pytania? No na przykład, no nie wiem, czy... Chociażby, czy gdybyś rozmawiała z kimś zainteresowanym webinarami, to poleciłabyś mu ten na przykład? Czy te webinarami z tej tematyki, to poleciłabyś mu ten konkretny? Czy też nie? To ciekawe. Wiesz co, bo problem jaki jest z tym pytaniem, to że jaki modyfikujesz, to przestaje być NPS. To jest pierwszy problem. On dlatego jest standardowy, że ale to i tak pytanie, go nie lubimy. To... Tak brzmi. Jak go nie lubimy, to go możemy nie używać. Trzeba sformułować odpowiednio pytanie. Wiesz, bo z tym pytaniem jest dużo problemów. Po pierwsze, ono próbuje być uniwersalne. Dlaczego próbuje być uniwersalne? Po to, żeby mieć skalę porównawczą, mieć tło porównawcze, że 20 u mnie, a mój kolega ma 40, no to 20 u mnie to jest chyba nisko. Albo ja mam 60, a mój kolega ma 40, no to jest okej. Okay. Tylko problem pojawia się, kiedy próbujesz to robić w miejscach, które są do tego na przykład nieprzeznaczone, jak systemy operacyjne. Czy ja mam wybór, od jakiego systemu operacyjnego używam? Czy ja mogę napisać, wiesz, czy ja Windowsowi dam 0 czy 10, to nic nie zmienia. To nie mierzy mojej satysfakcji. Ja po prostu nie rozmawiam o Windowsie 10 ze znajomymi, nie będę rozmawiać i nie rozmawiałem. Czasami w pracy o tym rozmawiam, ale na zasadzie takie ja aktualizacja do Windowsa 10, to pamiętam. Teraz tak, to jest pierwszy problem. Drugi problem jest taki, że to jest pytanie hipotetyczne, czyli ty nie dość, że popełniasz, no to jest zawsze problematyczne, samoopis. Ty pytasz człowieka o to, co on myśli, że zrobi. O deklarację. Tak, nie o to, co robi. To jest problem. Zawsze standardowy problem z ankietami, standardowy problem z samoopisem. Tak. Jeden z najpoważniejszych problemów w psychologii w ogóle. No. Jaki mówię, że zrobię, badawczy. To nie znaczy, że zrobię. Nie? No i zazwyczaj tak. Nie robię, jak mówię, tak. Że zrobię. I to znowu, to jest lenistwo. Albo brak dostępu do danych, ale częściej lenistwo. Dlaczego? Bo ankieta jest prosta. Zadajesz pytania, slap, i po prostu ludzie odpowiadają, wyniki spływają, mam wyniki, jestem złoty, mam magisterkę, doktorat, publikację, cokolwiek. Ankiety są proste, ankiety są pociągające. I NPS jest najprostszą możliwą formą ankiety, jednym pytaniem z jedną skalą. Natomiast nie dość, że to jest samoopis, to jeszcze jest to samoopis, który jest przypuszczający. Czy poleciłabyś? Dużo lepszym pytaniem byłoby już zadanie pytania, jak już musisz ten samoopis robić, czy poleciłaś w ciągu ostatniego kwartału? Albo ilu osobom poleciłaś w ciągu ostatniego kwartału? Bo zwróć uwagę, jaki jest cel NPS-a. Celem NPS-a jest sprawdzenie potencjału do marketingu szeptanego. Czyli tego, czy będzie sieć poleceń nakręcała się względem twojego produktu. No to jak chcesz to wiedzieć, zapytaj o fakty. Ilu osobom, Wojtek, poleciłeś swój webinar? Nie? 20. Bam! Nie dość, że masz liczbowe oszacowanie, którego możesz użyć zamiast założenia, że promoter i detraktor są sobie równi, bo to też jest dziwne założenie. A na tym się opiera ta metryka, że promoter przyciągnie tylu ludzi, ilu detraktor odciągnie. Okay. To jest założenie NPS-a, inaczej NPS traci sens matematyczny. Nie? To tutaj masz liczbowe przybliżenie, jasne, to jest przybliżenie, niektórzy mogą nie wiedzieć, dla niektórych to pytanie może być za trudne, no ale możesz to też uprościć, czy poleciłaś nas komuś, czy poleciłeś nas komuś. I wtedy się dowiadujesz, ile osób faktycznie ciebie poleca, ile nie. Bez dziwnej 11-stopniowej skali, która nie daje nic, poza wrażeniem głębi, bo jest 11 punktów. I osobiście nie rozumiem, czemu jest 11. Także. Okej. No to, co powiedziałeś, to jest bardzo faktycznie istotne, nie? No bo w sumie jedna osoba, która nie poleca, czyli tam jest tak samo gdzieś traktowana jak osoba, która poleca, tak? A przecież tak jakby marketingowo czy sprzedażowo, no to wiadomo, że osoby, które są niezadowolone, to bardziej
odciągają niż osoby, które są zadowolone, bo one zazwyczaj po prostu nie mówią o tym nikomu, tylko tak. Po prostu są albo czasem mówią. To też bardzo zależy od samego produktu, to już nawet o tym wspominaliśmy, nie? Że są takie produkty, które trochę się polecają z definicji, nie? No chociażby ten iPhone, nie? No, jakby no wiadomo, że to jest oznaka jakiegoś tam powiedzmy prestiżu, tak? No, przez długi czas to tak było, nie? Więc jakby chwalenie się nim to jest wpisane w ten produkt, tak? Nawet jeśli nie jestem, nie jestem do końca zadowolony, nawet gdybym nie był, to jednak, nie? Jest tam gdzieś, wiesz, jabłkiem do góry, tak, nie? Tak. To jest śmieszny ten chwyt marketingowy. Ja w ogóle zauważyłem, że wiesz, taki znak czasów, pozwolę sobie trochę na off-topic, żeby nie zagęszczać za bardzo treścią webinara, bo czuję, że możemy dochodzić do granic uwagi, to było jednak 35 minut ciężkiej krytyki. No właśnie. Ale zauważyłem a propos Apple'a, że Apple stał się symbolem statusu w IT. Wydaje mi się, że zrobili to celowo. I wiesz, 20-30 lat temu pokolenie mojego ojca, samochody. Jak podjeżdżasz byle czym pod firmę klienta, to jesteś byle kim. Dzisiaj IT, Maci. Jak przychodzisz do kogoś ze starym Windowsowym Dellem, to nikt cię nie weźmie tak poważnie, jak kiedy przychodzisz z nowiusieńkim Maciem M1 Max. Jeszcze ludzie będą pytać, skąd go wziąłeś, jaki procesor, ile RAMu. Uwielbiam tą kartę graficzną. 32 rdzenie, jaka wydajność. Wiesz, to jest jakby... moi pracownicy być może to oglądają, ja cię proszę, tak? Wiesz, to skoryguj, tak? Dele są bardzo okej, nie? Nie, to jest, wiesz, tego. Oczywiście żarcik, natomiast... Nie, wiem, o co chodzi. Ale to jest absolutnie dobra obserwacja, bo chyba nawet... Gdzieś tam widziałem jakąś ofertę pracy, tam oczywiście Mac to podstawa, coś tam, no to wiadomo, nie? Tak. Nie, ja sam, wiesz, w poprzedniej firmie w ogóle na obronę Deli, żeby nie było, ja pracowałem na Delu i byłem bardzo zadowolony. Jak pracowałem przy produkcji gier, Dele są świetne, no bo wiesz, gdzie ty na Macu gry zapomnij, nie? Zrehabilitowałeś się właśnie. Dobrego także. Dela, no to to jest podstawa. Dziękuję, cieszę się. No także wiele zależy od kontekstu. Tutaj bardziej chodzi mi o to, że wiesz, są narzędzia do zadań. Windows jest narzędziem do określonych zadań, Linux do określonych, Mac do określonych. Na Macu się lepiej programuje, a na Windowsie lepiej pisze się gry. Także wiesz, to nie ma jednoznacznych narzędzi, ale przez to, że Apple właśnie pociągnął swoją markę jako symbol statusu i doszedł do tego miejsca, to dostajemy sytuację, gdzie ludzie porównują, jakiego mają dużego rama, nie? I po prostu mój komputer jest lepszy niż twój. Idziesz na spotkanie z Dellem, ktoś wyciąga najnowszego Maca, no nie wiem jak ty, ja jako zewnętrzny konsultant miałbym takie poczucie dyskomfortu trochę, że wyciągam taki komputer, bo niestety to jest odpowiednik tego pięknego samochodu 30 lat temu. Tak, to prawda. No i wiesz, i tutaj wracając, NPS ma znamiona sensu, jakby się zastanowić. On bierze pod swój pomiar ciekawy problem rynkowy, jakim jest, czy twoja marka ma popleczników, czy twoja marka ma ludzi, którzy po prostu ją bezwarunkowo polecają. I w skrajnych wypadkach, takich wiesz, skrajnych scenariuszach, gdzie dostajesz strasznie dużo odpowiedzi 0, 1, 2, 3, albo strasznie dużo odpowiedzi 9, 10, NPS rzeczywiście coś mówi. Tylko jest sposób, w jaki on jest liczony, jest za dużo założeń po drodze. W NPS-ie, żeby to było czyste, żeby ten pomiar był czysty. Czyli jeżeli wróćmy do twojego celu, czy zrobiłem dobrą robotę, nie chcesz się dowiedzieć, czy zrobiłem dobrą robotę, to możesz zapytać człowieka wprost, no hej Filip, czy ja zrobiłem dobrą robotę? Czy twoim zdaniem ten webinar jest okej, czy nie? Trzy buźki na przykład, zadowolona. Tak Wojtek, neutralna, nie jest źle, negatywna, stary, powinieneś przestać robić webinary, cokolwiek. Masz trzy buźki, masz prosty wybór, pytasz człowieka wprost. Teraz z NPS-u. Zobacz, co się musi stać, żeby dostać tą samą odpowiedź. Najpierw ktoś na skali 0 do 10 musi odpowiedzieć. Później musi wpaść do jednego z wiaderek. Zadowolony, średni, niezadowolony. Które są ustalone zgodnie z wszelką wiedzą, którą mam, błędnie. Czyli te wiaderka są niekompletne i są podatne na wpływy kulturowe. Później jak wpada do tych wiaderek, liczysz znowu w jakiś arbitralny sposób score. Przy czym akurat to policzenie tego NPS-a jest w miarę sensowne, ale tam znowu jest arbitralne założenie. Osoba, która jest detraktorem, jest równa promoterowi. Osoba, która cię poleca, jest równa krytykowi. A rzeczywiście zjawisko jest raczej takie, że krytycy są głośniejsi od polecających.
Więc tutaj już robisz kolejne założenie i na końcu obliczasz sobie tego skora i dostajesz wartość między minus 100 a 100 i masz nadzieję, że to jest dobra wartość, bo ciężko się porównać. Zależnie od tego, z którego kraju, z jakiej organizacji, z jakiej kultury pochodzi osoba, dostaniesz różne oceny. Więc jeżeli ty robisz webinar i masz filię w Stanach Zjednoczonych, bo akurat udało ci się w San Francisco coś otworzyć, nie, taki scenariusz hipotetyczny, i w San Francisco ktoś robi ten sam webinar jak ty z takim samym gościem, z tą samą treścią, dostanie wyższe oceny. Z natury, więc wiesz, to jest, a pytanie, czy robiłeś dobrą robotę, ono mityguje część, nie całość, część tych problemów. Tracisz przede wszystkim dwa założenia. Pierwsze założenie, że 0 do 10 to jest dobra skala i drugie założenie, że da się ją podzielić w taki sposób, w jaki to jest robione, nie mityguje zagrożenia trzeciego, czyli tego związanego z krytykiem i promoterem, natomiast zwróć uwagę, nie o to pytasz. Ty nie pytasz, czy mnie będziesz polecać, bo ciebie w tym momencie nie interesuje. Jak chcesz, czy mnie będziesz polecać, to możesz zadać pytanie. Albo zadać je inaczej, czy mnie poleciłaś? Tak, nie. Kropka, koniec. Więc ty się dowiadujesz tego, czego chcesz się dowiedzieć. Czy zrobiłem dobrą robotę? I teraz NPS jest używany jako taki wytrych do wszystkich tego typu celów. Czy zrobiłem dobrą robotę? Czy mój produkt jest fajny? Czy klienci są zadowoleni z obsługi klienta? I tak dalej, i tak dalej. I po drodze jest bardzo dużo tych założeń, a na końcu przy obliczaniu wyników dostajesz jeszcze rzeźnię statystyczną, gdzie wszystko poniżej, próbka poniżej 1000 jest tak chwiejna, że z miesiąca na miesiąc może się zmienić losowo o 5-10 punktów. I to jest cały czas wpływ losowy. To jest taki, że gdyby 100 innych ludzi odpowiedziało, którzy są twoimi klientami, to dostałbyś inny rezultat o plus 5 albo plus 10. Nie? Także to NPS robi stosunkowo źle. Więc wracając do tego oryginalnego pytania, wydaje mi się, że to, od czego NPS wyszedł, było przełomowe, bo w 2000 roku nie istniała analityka marketingowa. Analityka marketingowa z prawdziwego zdarzenia pojawiła się w okolicach 2005 roku. Więc przez to, że oni byli pionierami, przez to, że ustawili się na rynku bardzo szybko, bardzo wysoko i że to były wysiłki skoordynowane, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Nie? Czyli ludzie mówią, że są NPS-y super, czy na przykład widziałem, że tutaj ktoś skomentował u ciebie w wydarzeniu w webinarze, zrobił kilkadziesiąt tysięcy NPS-ów i chętnie udzieli rady. No to, spoko, no. Ja zrobiłem kilka tysięcy, też chętnie udzielę radę. A dodam jeszcze, że przychodziłem z nastawieniem, że NPS jest fajny. I mi się wydawało, że on rzeczywiście rozwiązuje problemy, trzeba go mierzyć, jest prosty, jest ekonomiczny. Dzisiaj mogłem powiedzieć, że równie ekonomiczne jest wpisanie do Excela funkcji, która daje ci randomową liczbę z przedziału minus 1 do 1. Jak masz 20 próbek, to dostaniesz niewiele różny wynik od tego, który masz faktycznie. Także są ekonomiczne rozwiązania, które nawet nie wymagają pytania ludzi. Gdybym miał taki już tak porządnie disować. Okej, to już bardzo porządnie disujesz faktycznie, nie? A jeszcze jest taki argument, tutaj mam go zapisany, że to też buduje relacje z klientem, bo pytasz. I z tym się byłbyś ciekaw. Dobra, jestem ciekaw, jak? Wiesz, to sam fakt, że kogoś pytasz niekiedy o jego opinię, czy w ogóle, że jest ona dla ciebie ważna, albo że poświęcasz czas, żeby ją zebrać, to może budować pewną relację. Fajnie, no. Pytają, tak? No, dbają. Nie? Jestem w jakiś sposób istotny. Ja tutaj w międzyczasie tak na innym ekranie szukam tego komentarza, do którego cię odniosłeś. Może coś tam jeszcze wyciągniemy z niego dobrego. Jest. I już zobaczymy, co też. To Artur pisze tutaj. Jesteśmy znajomymi na LinkedInie, także pozdrawiamy Arturze. Mówi tak, nie? No, że słabo wypada w branżach, które rzadko się poleca. No to już powiedzieliśmy, nie? Wiadomo. Tak, nie? Tak. Energetyka, wodociągi podał, nie? No, systemy operacyjne jasne. Nie? No i mówi, że mimo VAT uważa, że korzyści jest całe mnóstwo i że jest po stronie tutaj NPS-ów. Nie? Znaczy, tu się już pojawiły strony, nie? Widzisz, co zrobiłeś. Tak, widzę. Dzielisz ten naród, tak? Znaczy, to lubią ktoś musi to zrobić. Ktoś musi to zrobić. Hashtag śmierć NPS. Tak, hashtag śmierć NPS tutaj jest nieoficjalnym hasłem. Okej, no oczywiście wspomina o tym, że nie każde narzędzie jest najlepsze we wszystkich sytuacjach. No jasne, nie? No to jest zrozumiałe. No, my powiedzieliśmy trochę w jakich sytuacjach, znaczy ty powiedziałeś, kiedy to się jednak nadaje, nie? Znaczy, jaki był zamysł, tak, żeby się nadawało. Nie? Tak. No i Artur mówi o tym, żeby z chęcią chciał podyskutować o tym i zdradzę tak, że być może, no,
tak właśnie będzie i mhm. zrobimy jakąś tutaj konfrontację poglądów. I Mateusz na czacie właśnie mnie ubiega, bo chciałem cię zapytać, bo powiedzieliśmy na tego NPS-a, że wszystko jest źle, wszystko jest w ogóle do wyrzucenia, tak? Ludzie używają NPS-a, w ogóle śmieć NPS i tak dalej. No dobra, mhm. no to co w zamian? No, powiedz jasne. Mi, co to mają ja powiem robić? Tak, co jak NPS, żyć? Co NPS powinien robić, ale nawet tego nie robi do końca dobrze, to właśnie ten pomiar. Powtórzę 8 raz albo 10 marketingu szeptanego. I to jest jedyne użycie, paradoksalnie, przez to, że na przykład moje szkolenia są polecane po prostu z ust do ust. Mógłbym używać NPS-a i byłoby to dobre użycie. Ja zawsze się śmieję, kiedy o tym mówię, bo ja NPS-a nie lubię, ale teoretycznie jest całkowicie ok metryką dla mnie. Pewnie bym zmienił normy, gdybym obliczał jego wartość, wtedy to przestaje być NPS, bo NPS się taki trochę religijny zrobił w ostatnich latach, jeżeli chodzi o trzymanie się tych norm. Natomiast to jest miejsce, gdzie NPS-a bym zostawił, z zastrzeżeniem takim, że jest jednym z wielu narzędzi i nie robi tego najlepiej. Bo najlepiej, moim zdaniem, robiłoby to pytanie, czy poleciłeś nas komuś? I to jest pytanie, które ci da, a jeszcze lepiej, jeżeli byłbyś w stanie, ilu osobom nas poleciłeś? Nie? Ale tutaj zero. Też nie masz tego ryzyka, że nie poleciłem nikomu, bo nie miałem komu, bo nie wiem, tak. No, nikogo nie interesuje oglądanie webinarów takich. No i wtedy, wiesz, ale wtedy dostajesz liczbę zero. Nie? To nie zadajesz pytania, czy poleciłbyś, bo czy poleciłbyś, nagle się zastanawiasz, czy poleciłabym, ale ja nikogo nie znam, ale w sumie gdybym znała, to może bym poleciła, albo ja znam kogoś i w sumie to nie wiem, czy bym mu polecił, bo my raczej pijemy wódkę, niż rozmawiamy o webinarach, a jak pijemy wódkę, to rozmawiamy o kosmosie i wiesz, to są hipotetyczne rozważania, a jak pytasz o fakt, to pytasz o fakt. I gdybyś do tego dostał wartość liczbową, to mi się wydaje podchwytliwe złapanie dobrze wartości liczbowej. Ludzie bardzo źle szacują, to dostałbyś informację o tym w idealnym świecie, ile osób to odpowiada, a co najmniej, czy ktoś ciebie faktycznie polecił. I zadajesz drugie pytanie, ile osobom odradziłeś korzystanie z naszych usług? Czy odradziłeś komuś korzystanie z naszych usług w ostatnim miesiącu? Tak, nie. I dostajesz NPS-a 2.0, który jest moim zdaniem skuteczniejszy w tym, co robi. Byłby skuteczniejszy, ale no to jest moje zdanie. Tu nie mam dowodów. Natomiast co w zamian? W zamian za NPS-a ja bym proponował odejście od NPS-a na rzecz CSAT-a, Customer Satisfaction Score, czyli krótka odpowiedź CSAT. Customer Satisfaction. I Customer Satisfaction jest dużo mniej sformalizowanym sposobem pytania ludzi o opinię. Przykład Customer Satisfaction. Idziesz do Żabki, Żabka wprowadziła niedawno w niektórych sklepach kasy samoobsługowe, chyba mają problem z kasjerami. Ciekawe czemu. Kasa po dokonaniu zakupu robi coś takiego, że w trakcie, kiedy ty pakujesz zakupy, wyświetla się na cały ekran kasy wielki napis. Czy jesteś zadowolony z tego, jak korzystałeś, jak korzystało ci się dzisiaj z kasy? Nie pamiętam dokładnie pytania, ale ono jest sformułowane fajnie. Ono jest sformułowane czysto, przejrzysto i tak bezmyślnie. Ty wiesz, o co ciebie pytają. Masz 3 buźki, uśmiechnięta, neutralna, smutna. Więc moim zdaniem to jest świetne wykorzystanie CSAT-a, bo pozwala tobie, powiedzmy, zmierzyć, czy wykorzystać chwilowy moment. Ty masz na bardzo świeżo to, że robiłeś zakupy, na bardzo świeżo, że się właśnie wkurzałeś, że ekran źle działa, albo że karta ci nie czyta, albo że nie ma twojej możliwości. Idealny moment. Albo że tak, albo że na przykład banan się źle zważył i hur dur, albo kasjer nie podszedł. I wiesz, masz na świeżo wszystko i po prostu klikasz. Tak, fajnie, nie fajnie albo neutralnie. Więc to jest bardzo dogodne. Nie kosztuje ciebie to nic. To jest jeden ruch ręką, który robisz przy okazji wrzucania rzeczy do koszyka. Moim zdaniem świetny CSAT. Jak to zobaczyłem, to się zdziwiłem. Nie spodziewałem się, że w Polsce ktokolwiek będzie dobrze robił pomiar zadowolenia klienta, a już w szczególności Żabka. O Żabce wiele bym powiedział, ale nie no, to, że jest to, że jest to przyjazny model biznesowy. Bo oni mnie pozwał, no przestań. To jest tylko moja opinia. Bardzo proszę kontaktować się z moim prawnikiem, jak ktoś chce to. No, właśnie, wysyłajcie pozwy do niego. Ja tutaj ręki do tego nie przyłożyłem. Tak. Także moja opinia na temat Żabki jest dość jednoznaczna. Nie jest to najprzyjaźniejszy model biznesowy i okazuje się, że ich dział badań zrobił świetną robotę. Czyli wprowadził. Ja chyba dzisiaj coś w Żabce kupię, żeby zadośćuczynić, nie? Bo... Zobaczymy. Ja w Żabce dość często robię zakupy, mam taką jedną ulubioną obok siebie i tam rzeczywiście jest ta kasa samoobsługowa fajna. Lepsza niż w Biedronce na przykład. To daje Biedronka, dzisiaj dobrą ocenę. A Biedronka tego nie robi na przykład. Czyli tak, CSAT, ale to jest... Tak się wydaje, że gdzieś to widziałem. Na pewno widziałem to w Ikei, tylko tam są takie przy okazji chodzenia, jak oceniasz tam wizytę w sklepie, coś tam.
I jest jeszcze kilka sklepów, widziałem. W Biedronce jest, ale w Biedronce jest w takim głupim miejscu, bo w Biedronce masz ekranik, który widzi kasjer i pod koniec wyświetlają ci trzy buźki i małym fontem gdzieś napisane, czy jesteś zadowolony z dzisiejszych zakupów. Tak. I wiesz, i musisz przy kasjerze wybrać, co wybierasz. Kasjer wie, że to jest oni. Musisz się skonfrontować. To jest personalne, nikt ci tam nie da opinii. Jak już ktoś zobaczy, to po prostu stwierdzi, machnie ręką. Jak jest zadowolony, to się nie będzie mu chciało. Zresztą wiesz, kto jest zadowolony z zakupów? No zrobiłem zakupy wreszcie, kuźwa, mogę iść do domu. Wystałem w tej kolejce swoje, idę, do widzenia, au revoir. A jak ktoś jest niezadowolony, to jaka jest szansa, że się skonfrontuje z kasjerem? Więc to jest złe miejsce, to jest zła okoliczność. Ale wiesz, wracając, czyli to jest przykład złego CSAT-a, ale wracając. CSAT pozwala pozbyć się pewnych negatywnych konsekwencji czy negatywnych założeń NPS-a. Po pierwsze, CSAT jest elastyczny, czyli ty możesz zadać dowolne pytanie, które jest mniej więcej związane z zadowoleniem z produktu. Możesz zapytać na przykład, czy podobał ci się webinar, ale możesz też zapytać, jak oceniasz gości webinaru. Albo czy Michał Witkowski wypowiadał się merytorycznie. Tak. No, myślę, że pracownicy tam Żabki właśnie teraz by ci dali czerwoną buźkę. Naprawdę by tak było. No, za to, co mówiłeś o Żabce. Tak, to jest zawsze ryzyko posiadania ostrych opinii. Tak, ale to jest, przed webinarem powiedziałem, że jesteś obrazobudcą merytorycznym i to się zgadza. Merytorycznie na pewno. Robię, co mogę. Dziękuję bardzo. Robię, co mogę, żeby było merytorycznie. Także tak, nie lubię obrażać ludzi przez przypadek. Niestety czasem mi to wyjdzie przez moje niewyparzone słownictwo i wypowiedzi. Także jeżeli kogoś uraziłem, to przepraszam. Ale wracając, dziękuję. Dziękuję, przepraszam Wojtku, nie chciałem. Wracając do CSAT-a. Pytanie jest swobodne. Czyli zadajesz pytanie, jakie sobie chcesz, które ma związek z produktem i skala odpowiedzi jest dużo luźniejsza. Możesz wręcz dać dwustopniową skalę odpowiedzi. Podoba mi się, nie podoba mi się. I to jest zupełnie spoko. Możesz dać skalę odpowiedzi trzystopniową albo pięciostopniową, to są najbardziej typowe, gdzie zostawiasz w środku neutralną buźkę, czy neutralną odpowiedź typu nie mam zdania, albo ani dobrze, ani źle. Możesz zrobić tą skalę jeszcze dłuższą, odradzam, 5 to jest dobre. Możesz użyć skali parzystej, czyli możesz dać 4 odpowiedzi, czyli ucinasz ludziom możliwość bycia neutralnymi. I oni się muszą zdeklarować po którejś ze stron. Niektóre produkty tak robią, że nie dają możliwości odpowiedzi, że nie mam zdania, tylko trochę tak, trochę nie. Co się dzieje w produktach, które są z natury neutralne? Jak na przykład, nie wiem, sklep spożywczy online. Wiem, że na przykład jeden ze sklepów spożywczych online, z którymi współpracowałem, ma taką praktykę, że zdecydowali się na czterostopniową skalę. Więc CSAT nie obiecuje tobie i tracisz tą obiecaną uniwersalność, ale jakbyś się zastanowić, NPS nie jest uniwersalny. On cały czas podlega różnicom kulturowym. I teraz tłumacząc różnice kulturowe, czyli skalę, która jest skalą liczbową, która jest bardzo abstrakcyjna, na skalę nieco mniej abstrakcyjną, trzech buziek, zmniejsza nieco szanse na to, że ktoś ci wybierze smutną buźkę, czyli odpowie 6, mimo tego, że faktycznie był zadowolony. Gdyby dostał 3 buźki, to wybrałby tą dobrą buźkę. Czyli podsumowując, co w zamian za NPS? CSAT. Zastanówcie się, w jaki sposób. Tak, pytanie. O, dobre pytanie. Czy CSAT w Żabce tylko w kasach samoobsługowych nie wyklucza klientów, którzy wybierają kasę klasyczną? Czy nam to w jakiś sposób nie zaburza tej oceny? I teraz tak, zaburza. To jest jak najbardziej trafne. Natomiast to, co jest ważne, to CSAT, NPS i dowolne inne narzędzie, trzeba wiedzieć, co konkretnie chcesz mierzyć. Czyli w przypadku kas niesamoobsługowych, ty prawdopodobnie nie będziesz w stanie łatwo zmierzyć zadowolenia klienta, bo nie ma jak. Bo to chyba jest po to, żeby po prostu zmierzyć zadowolenie z tego nowej formy zakupów, czy tam rozliczania zakupów, a nie tak jakby kompleksowej obsługi w Żabce, także podejrzewam, że oni mają inne sposoby. Tak. Poza tym zwróćcie uwagę, dokąd idzie Żabka. Tutaj chciałbym jeszcze zaznaczyć takie obserwacje strategiczne. Ostatnio uruchomili punkty Żabka Nano, jeżeli mnie nie myli się. Tak. I Żabka robi sklepy samoobsługowe. Oni testują kasy samoobsługowe, żeby pozbyć się obsługi, obniżyć koszty i rozwiązać problem, którym jest understaffing, nie do zatrudnienia, za mało ludzi, którzy chcą pracować w Żabkach. Nie wiem jak wy, ja na 5 Żabek w mojej okolicy, 2 mają permanentnie wywieszone ogłoszenie, szukamy kogoś, a w co najmniej jednej ludzie zmieniają się co kwartał albo co 2 miesiące, którzy pracują. Bo po prostu jest duża rotacja, ciężko znaleźć pracownika. Tak, to nie jest lekko pewnie w tej branży. Tak. I w kontekście, tym kontekście biznesowym, w Żabce, w kasie samoobsługowej, nie posługiwałbym się tylko kryteriami wykluczania. Posługiwałbym się raczej kategoriami myślenia biznesowego. Jest to krok do przodu w stronę zrobienia kasy samoobsługowej, która jest tak dobra, że my nie potrzebujemy kasjerów. Ewentualnie potrzebujemy roboty jednej zabierają osoby. Pracę, jednym słowem. Tak, całe życie. Jak silniki parowe w XIX wieku.
Tak. Jakby, jeżeli jeździsz do pracy samochodem, to właśnie odebrałeś pracę kierowcy dorożki. Tak było. Jest źle. Jest źle. Niestety nieubłagany postęp. Więc CSAT w Żabce, owszem, zaburza tą ocenę. Natomiast w szerszym kontekście strategicznym jest bardzo dobrze umiejscowiony, jest bardzo sprytny. Także jak zobaczyłem tego CSAT-a, mi tak sklikało w głowie naraz to wszystko i stwierdziłem, wow, nice. Jeżeli chodzi o wykluczanie klientów, którzy wybierają kasę klasyczną, dlaczego mówię, że raczej nie koncentrowałbym się na wykluczeniu? Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o tą kasę klasyczną, to nie do końca jest wykluczenie. Tutaj chodzi o to, że Żabki prawdopodobnie nie interesuje, co ci ludzie mają do powiedzenia, bo nie mają interesu biznesowego w tym. Nie mają podejść do kasy, zrobić zakupy najszybciej jak to możliwe, zapłacić najwięcej jak to możliwe i wyjść. I teraz w kasie samoobsługowej, dzięki temu, że masz ten mechanizm oceny, który nic nie kosztuje człowieka, po prostu robisz pyk, to i jest to całkowicie bezosobowe, możesz w gratisie zbierać feedback. Także bardziej bym to opisywał w tych kryteriach. No to tak. Czy to ma sens, Wojtek, czy tutaj popłynąłem troszeczkę w tej narracji? Nie, jak najbardziej. Mnie to przekonuje. Boję się trochę tego skupienia na tej Żabce, bo to może strasznie mieć konsekwencje. Nie, oczywiście żartuję, ale nie, no jak najbardziej. Nie? Czyli mówisz, że jakby no, rozwiązanie takie widzisz jedno, czy jeszcze są jakieś alternatywy, jak to robić? CSAT jest tak naprawdę tak pojemną alternatywą, że na dzień dzisiejszy nie widzę potrzeby bardziej zaawansowanych działań. Wydaje mi się, że rynek nie jest jeszcze przygotowany na bardziej zaawansowane formy. Przykład zaawansowanej formy, jaką bym widział. Jeżeli masz aplikację, która jest aplikacją sieciową i na przykład jest to strona internetowa, ma czasy ładowania, można przeprowadzić złożoną analizę, która doprowadzi ciebie do miejsca, gdzie ustalasz, jaki czas ładowania irytuje klientów. Na różne sposoby można to zmierzyć i połączyć, a przy jakim czasie ładowania klienci po prostu zawsze odchodzą. I jesteś w stanie wyznaczyć czas ładowania, powyżej którego ty nie chcesz wchodzić, bo to jest zły czas ładowania. Nie musisz w ogóle pytać klientów o zadowolenie, jeżeli wyznaczysz sobie te progi. Ty wiesz, że jeżeli czas ładowania strony jest na przykład powyżej sekundy, to oni są niezadowoleni, kropka. Także to jest jedna z zaawansowanych technik, których można użyć. To jest bardzo użyteczne w ogóle w kwestii aplikacji, które korzystają z technologii, które opierają się na technologii. Inna metoda, to już jest mniej zaawansowana, natomiast ain't nobody got money for it. W przypadku, tak jak mówiłem, w przypadku sprzedawców, w przypadku oceny pracowników, kiedy masz mało tych odpowiedzi na NPS-a, to lepsza dużo jest analiza i ocena jakościowa, albo po prostu całkowite porzucenie oceny i z użyciem ankiet i zastanowienie się, jakimi innymi metodami tego pracownika możemy ocenić. Bo ankiety, albo to też jest opcja, można zostać przy ankietach, ale podchodzić do nich tak, wiesz, bardzo poważnie, pinch of salt, jak to się mówi, z pewnymi wątpliwościami. Nazwa drugiej metody. Druga metoda to jest SLO, czyli to są Service Level Indicator, Service Level Objective, ustalenie tego poziomu dla metryk technicznych pozwala przewidzieć, napiszę dokładnie w czacie, pozwala przewidzieć niezadowolenie klienta bez pytania go o to. Także to jest ta metoda. Ona, tak jak mówię, jest zaawansowana. Większość organizacji w Polsce produktowych jeszcze tam nie jest. To się dopiero zacznie. No, a tak to masz oceny jakościowe tych pracowników swoich, czyli jak masz mało ankiet i wtedy można traktować ankiety jako taki bardzo, bardzo, bardzo zgrubny probierz. Nie? Czyli wróćmy sobie do tych przedziałów pewności NPS-a na chwileczkę. Uruchomię jeszcze raz te confidence interval. I teraz zobacz, nie, jaką masz chwiejność. Przy 20 odpowiedziach masz chwiejność rzędu 70 punktów. Przy 100 odpowiedziach masz chwiejność rzędu 30 punktów. Natomiast to nie jest chwiejność rzędu 100 albo 200 punktów. Więc jeżeli coś jest bardzo złego, albo jeżeli coś jest bardzo dobrego, zobaczysz to w ankietach. Zobaczysz to w NPS-ie, zobaczysz to w normalnej ankiecie, zobaczysz to w CSAT-ie, zobaczysz to wszędzie. W związku z tym, to co można robić, natomiast to wymaga zmiany mentalności, edukacji. Dlatego to jest cholernie trudne. To edukować ludzi, że ankiety nie są święte, że to, że wynik liczbowy jest punktowy, to wcale nie oznacza, że to jest prawdziwy wynik, to jest oszacowanie statystyczne. No i to jest coś, co niestety jest bardzo trudne, bo ludzie mają taki odruch, że jak raz się czegoś nauczą, to bardzo lubią później do tej wiedzy przywiązywać dużą wagę. Tak działa ludzki umysł. Nauczyłem się czegoś, nie chcę wkładać więcej wysiłku w naukę, większej ilości rzeczy, więc ponieważ wydaje mi się, że wiem, jak działa NPS, nie będę tego kwestionować. Ty masz 25 punktów, ktoś inny ma 35. 35 jest większe od 25, więc jesteś lepszy.
Nie? Czyli jakby to jest kłopotem, zmiana tej mentalności na myślenie statystyczne, myślenie rozkładami statystycznymi, myślenie prawdopodobieństwami, myślenie przedziałami ufności, to jest zadanie, które jest karkołomne i jest prawdopodobnie niewykonalne. Dlatego jestem przeciwnikiem NPS-a. Da się z niego wyciągnąć wartościową wiedzę, ale trzeba włożyć w to wysiłek poznawczy. I wprowadzanie prostego narzędzia, które tak naprawdę jest bardzo złożone w swojej interpretacji, bardzo złożone, jak mam nadzieję, że to przekazałem, powoduje, że będzie wielu ludzi, którzy przesadnie pewni swojej wiedzy czy swoich umiejętności statystycznych albo analitycznych, będą niechętni do nauki czegokolwiek nowego. Po prostu stwierdzają, mamy NPS-a i to jest okej. Okay. To jest kolejne zagrożenie. Ono jest nie w samym NPS-ie, ale w tym, jak się go używa i w tym, jak się o nim myśli. Także tak bym o tym opowiedział. No i dlatego właśnie wydaje mi się, że mówienie o tym, że wiesz, wprowadzamy NPS-a, ale weźcie to z jakąś tam dozą niepewności, nie zadziała. Ludzie nie będą brali tego z dozą niepewności, bo trzeba o tym myśleć, trzeba się zastanawiać. To otwiera pole do interpretacji, których nie chcesz otwierać, czyli z gatunku ktoś, kto ma lepsze gadane, pomimo że ma niższą ocenę, może powiedzieć, że miał pecha. Ktoś, kto ma gorsze gadane, będzie dostawać po tyłku, bo nie potrafi się obronić i otwierasz całe szerokie pole, którego nie potrzebujesz otwierać, bo równie dobrze możesz osiągnąć ten sam efekt, czyli dużo płonnych dyskusji metodami jakościowymi. To jest trudny problem. I wydaje mi się, że to, co tu jest ważne, to nie da się go rozwiązać NPS-em. Tak nawiązując do początku rozmowy. Czyli podsumowując, jeżeli oceniacie pracowników NPS-em albo sami jesteście oceniani NPS-em, to ja osobiście jestem bardzo, bardzo gorącym adwokatem, żeby tego nie robić. To jest po prostu groźne. Okej. No jakby może być szkodliwe dla całej organizacji, no skoro jest zbudowana na metryce, która jest trochę losowa, tak? Tak, jest podatna na wahnięcia losowe dużo, bardzo podatna. No i wiesz, no ile żyć po prostu jest przez to niepotrzebnie zaafektowanych. No wyobraź sobie chłopa, który po prostu emigrował sobie z Brazylii na przykład do Polski, pracuje w centrum obsługi klienta i akurat mu się trafiło kilku złych klientów, przychodzi do niego szef, grozi mu, że go zwolnią, chłop nie wie, gdzie znaleźć inną pracę. Nie, i pomnóż to przez 100 tysięcy ludzi albo kilkaset tysięcy ludzi, albo miliony, bo to mogą być miliony. Teraz to taką perspektywę tu dajesz? Które są tyle firm to robi, ponad połowa firm z Nasdaq 1000, z Wall Street 1000, New York Stock Exchange 1000 największych firm, ponad połowa używa NPS-a. Wiesz, to są ogromne korporacje, które mają ogromne ilości pracowników, to tylko w Stanach, a weź sobie Unię Europejską, weź sobie Azję, weź sobie inne rynki. Więc to mogą być setki tysięcy ludzi, które są oceniane i wiesz, wystarczy, że 10% ludzi jest niesprawiedliwie ocenionych, prawdopodobnie więcej, ale 10%. Dostajesz co miesiąc kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy ludzi, którzy są niesprawiedliwie ocenieni, wracają do domu i zastanawiają się, czy będą mieli za co wykarmić swoje dzieci. Po prostu ta perspektywa... To wszystko zrobił NPS, bo to tak... Tak, ta perspektywa mnie rozwala. NPS jest tylko pretekstem do patologii organizacyjnych, które za tym idą, ale jest bardzo wygodnym pretekstem. Także dlatego ja uważam, że NPS-a należy rozbić. Jakby na zasadzie takiego, wiesz, pokonywania Babilonu, nie zburzymy systemu, w którym oceniamy człowieka w sposób uproszczony, bazując na niepełnych przesłankach, ale możemy budować świadomość i próbować robić to coraz lepiej. No i wydaje mi się, że częścią tego dążenia jest właśnie dążenie do tego, żeby NPS-a pozbyć się całkowicie z oceny obsługi klienta. Tutaj będę bardzo twardy. Ładnie to powiedziałeś. I odpowiedzią na to po części ma być CSAT, tak? Tak, myślę, że tak. Tak byś to widział, żeby to po prostu CSAT, w tym kierunku zastępować. Wprost pytanie, czy jesteś zadowolony z tego, jak byłeś obsługiwany, tak, nie. To zawsze zmniejszy troszeczkę te wahnięcia losowe, nie? Bo dostaniesz wtedy procentową miarę, jaki procent ludzi był z ciebie zadowolony i to można porównywać z nieco lepszą dokładnością, nieco, niż NPS. A najlepiej dokonywać oceny jakościowej, ale kto ci to zrobi? No, znaleźliby się pewnie coś miałkowie. Ale jasne, no to tutaj znowu wchodzimy w to, no, że większy na nakład pracy trzeba na to wykonać, nie? No to większy nakład pracy, tak. Większe pieniądze i tak dalej. No a tutaj mamy proste liczby, tak, szybko. Nie, no, nawet te cechy, które tutaj mam właśnie z ofert na NPS-a, no to właśnie to podkreślają, tak? Nie? Szybko, łatwo tutaj interpretować przez wszystkich. Jakby, nie? No więc jakby takie mierzalne, no jakby to przekonujące to jest dosyć, nie? No bo to tak, nie? Tak. Jakby tak, u podstaw to tak, to tak to. Na powierzchownym poziomie to są naprawdę przekonywujące hasła. Tak, zgadza się. No też bym się pewnie tutaj dużo nie zastanawiał, tak? No, przynoszą mi coś takiego, tak? No to róbmy. I jak widać po tych statystykach, ile firm to stosuje, tak? I to jakich firm, nie? Bo to nie jakieś firmy krzak, no to jak widać, to działa, tak? Tak. Działa proces sprzedażowy NPS-a. NPS tak, jako taki tak.
Welp, chciałbym usłyszeć argumenty, szczerze powiedziawszy, Artura, bo ja nie jestem w stanie znaleźć w głowie żadnych argumentów, którymi byłbym w stanie obronić NPS-a bez znalezienia w swojej głowie natychmiastowych kontrargumentów. Więc wiesz, może ona... Ja trzymam za słowo, bo ja będę próbował to zorganizować, także tutaj tą konfrontację wykonać i jako tutaj taki sędzia, tak, czy tam obserwator będę na pewno występował w tej roli, będę próbował coś takiego zrobić i myślę, że to będzie bardzo ciekawa dyskusja, no bo ewidentnie Artur ma inny pogląd na tę sprawę i pewnie nie tylko on, ale on był pierwszy, więc wchodzi do gry. Więc tak też to będzie, żebyś mógł właśnie tym obrazobójcą merytorycznym być i zobaczymy ten pojedynek tytanów. Także jak najbardziej. Mam nadzieję, że uda nam się to zorganizować. Okej, no to teraz w takim razie co? Pytania, obiecaliśmy część na pytania od widzów. Część pytań już się pojawiło w międzyczasie, zadawaliśmy, ale może właśnie pojawią się jakieś nowe. Może zapraszam, ktoś chce stanąć tutaj do walki z Michałem, a może wręcz przeciwnie, powiedzieć, że tak, Michał na sztandary. Sam, ale szczerze jestem sam bardzo ciekaw, jak to się rozkłada wśród specjalistów od analityki marketingowej, wśród specjalistów od obsługi klienta w różnych miejscach, jak się rozkłada NPS względem NPS-a, że tak powiem. Tak, no to jest bardzo ciekawe, nie? Jak to wygląda, czy faktycznie... jest jakaś taka różna perspektywa na to. No podejrzewam, że osoby, które są oceniane przez NPS-a, to mają pewnie są właśnie teraz, wiesz, wibatują przed tym webinarem, ale gorzej pewnie, im wyżej, tym gorzej będzie trochę. Tak, w ogóle jeżeli miałbym udzielić jednej praktycznej rady po tym wszystkim, co tu powiedziałem, jeżeli mierzycie NPS-a i musicie go mierzyć, mierzcie przedziały ufności. Poczytajcie sobie, co to jest przedział ufności, jak go mierzyć i mierzcie je. Jest w internecie sporo materiałów, które pokazują, jak to robić, bo przynajmniej wtedy ustrzeżecie się przed sytuacją, gdzie przez przypadek interpretujecie wzrosty lub spadki, których nie ma. To jest bezsensowne marnowanie czasu. To jest dobry pierwszy krok w stronę zrozumienia, czemu NPS jest złe. Oczekując na pytanie, tutaj mam nadzieję, że się pojawi, ale to powiem Ci inną ciekawą metrykę, że poprzednie webinary miały zawsze taki odpływ w czasie, a ten webinar tutaj z Tobą był teraz cały czas na stałym poziomie. To super, nie zwracałem uwagi. Tak, nie, właśnie to jest ciekawe właśnie, że tutaj bardzo, bardzo przykułeś tę uwagę, a ja gdzieś tutaj w kąciku też się schowałem i korzystam z tego. No właśnie widziałem, że tak aż no zaszalałem. Aż zaszalałem, dzięki Martyna. Martyna pisze, że Michał robi robotę, nie, robisz robotę niesamowitą, tak? Ja już na szkoleniu, właśnie, o którym wspominałem na początku, byłem, to już ta robota została zrobiona, także super. Więc tutaj tak samo, więc no, nic dodać, nic ująć, tak? Naraziliśmy się dużej ilości ludzi. Także, a to jeszcze nie koniec krytyki, jeszcze jest parę punktów, które mógłbym omówić. O matko, no to dawaj, tam masz jakiś punkt, to daj jeszcze jakiegoś. Jeden bardzo ważny punkt, który mam, to jest response rate, czyli mierząc NPS-a, mierzysz tylko odpowiedzi. Nie mierzysz braków odpowiedzi. I teraz jest taka użyteczna heurystyka, czy przybliżenie w psychologii. Aha, dla tych z Was, którzy nie wiedzą, bo tego Wojtek nie mówił, ja jestem z wykształcenia psychologiem, pracowałem trochę w zespole badawczym z psychologii. Zdecydowałem się zrezygnować z doktoratu tylko dlatego, że polska uczelnia nie jest dobrym miejscem do życia w jakikolwiek sposób. Także postanowiłem podziękować. Że w polskiej uczelni uderza. Stary, każdy, komu to mówię, kto zrobił doktorat, albo kto był na uczelni, albo kto jest na uczelni, kiwa głową. Tak. Także to jest pogląd, który wypowiadam z podniesioną głową. Ja na nic nie kiwam, ja tutaj jestem. Ale absolutnie, Wojtek, ja ciebie traktuję jako Szwajcarię. Ja chcę wrócić cały bezpiecznie do domu, nie? Ja ciebie traktuję jako Szwajcarię. Tak. Bogaty, mądry, zbalansowany. Ja nie jestem niestety tym typem. Wracając, jest taka użyteczne przybliżenie w psychologii, gdzie... relację, w którą wchodzisz z drugą osobą czy z drugim podmiotem, można podzielić w dużym uproszczeniu na trzy typy: pozytywną, negatywną i neutralną. Czyli ja albo na przykład ciebie lubię, przepraszam, nie neutralną, tylko ignorującą, taką dismissive, ignorującą chyba najprędzej po polsku. Więc pozytywna, raczej dominują pozytywne emocje. Negatywna, raczej dominują negatywne emocje. Taka neutralizująca czy odcinająca się, nie ma więzi. I teraz powiedz mi, jak jesteś produktem, to jak ci się wydaje, która z tych trzech opcji jest najgorsza? Ale pod jakim kątem najgorsza? Dla rozwoju produktu, dla rozwoju... zainteresowania produktem. To nie wzbudza żadnych emocji? Tak. W ogóle nie jest brany pod uwagę?
Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. I tak samo jest, bo użytecznym myśleniem, to oczywiście nie jest jeden do jednego, to jest intuicja, którą można mieć, ale jak przestajesz na kogoś zwracać uwagę, to kończy się zabawa. Bo w tym momencie ty już nie masz szans do niego przemówić, tak? Jeżeli ktoś cię ghostuje, jeżeli ktoś twierdzi, zrywam z tobą kontakt, to już jest koniec relacji, nic nie zrobisz. Okay. Więc NPS-a dużo lepiej dostawać dużo złych NPS-ów niż mało dobrych. I to wynikało też z moich badań, że kiedy mierzyłem sobie osoby, które odpowiadały na NPS-a, to osoby, które nie odpowiedziały na NPS-a, miały dużo gorsze, czy firmy, czy klienci, czy podmioty, które analizowałem, miały dużo gorsze wskaźniki biznesowe. Częściej odchodzili, mniej płacili, byli mniej zaangażowani w ogóle, niż osoby, które odpowiadały bardzo negatywnie. Także to jest kolejna rzecz, na którą mało kto zwraca uwagę, response rate, czyli procent odpowiedzi, które otrzymałeś na wysłane ankiety, też jest ważnym wskaźnikiem, potencjalnie najważniejszym w ogóle w NPS-ie i tego też nikt nie mierzy. Możesz dojść do absurdalnej sytuacji, gdzie odpowiadają tobie tylko ludzie, którzy ciebie lubią, bo pozostałych zniechęcasz do odpowiedzi na różne sposoby, albo odpływają bardzo szybko, bo tak ciebie nie lubią, że zrywają z tobą kontakt. No tak, że w ogóle zrywają kontakt, nawet tak. Nie chcą dać ujścia tym negatywnym emocjom, tylko po prostu dla nich nie istniejesz. Nie rozumiem, z frajerami nie piję. Tak, nie? Dokładnie to. To jest dokładnie to. Nie piję, nie palę i w ogóle W ogóle nie ma już kontaktu, jasne. Wszystkie mosty zerwane, spalone. To jest bardzo poważny zarzut, który mam względem NPS-a też, który jest bardzo nieoczywisty. Natomiast on oczywiście przenosi się też na CSAT-a i wszystkie inne miary deklaratywne. Także od kasy też mogę być tak wkurzony, że chyba, że mi na mnie tam wymuszą, że po prostu dobra, nie chcę już nic, nie odpowiadam, po prostu chcę stąd wyjść. Nie? Tak. Chcę stąd wyjść i mam to w nosie. Nie? Albo po prostu nie obchodzi mnie ta kasa, chcę zrobić zakupy. I to też nie jest idealna postawa, bo negatywne emocje możesz zarządzić. Masz uwagę. Uwaga jest bardzo cennym zasobem w produktach, zwłaszcza cyfrowych. Uwaga ludzka. Masz uwagę. Możesz nią coś zrobić. Ktoś ci poświęcił dużo silnej uwagi. Nie? Ktoś włożył dużo emocji w to. Możesz ją chociaż trochę rozładować na takiej zasadzie. Przynajmniej dałem im złą opinię. Tak. A już wystawię. O, hurdur, co za ludzie. Ale wiesz, weźmy sobie, czy na przykład zrozumienie tego, czym jest zero w NPS-ie. Załóżmy dwa scenariusze. NPS, scenariusze. Mamy tak. NPS równa się 0. Promoters równa się 0. Passives. Równa się 1000 pasywów masz i masz detraktorów 0. To jest pierwszy scenariusz. A drugi scenariusz, NPS równa się 0. Promoters równa się 1000. Passives równa się 0. Detractors równa się 1000. Powiedz mi, czy te dwa produkty są takie same, jeżeli chodzi o Powiem ci, że piszę to na czacie. Nie wiem, czy to będzie widoczne. To ja może powiem jeszcze ten scenariusz w takim razie. Okay. Chodzi o to, że w pierwszym scenariuszu w NPS-ie dostajesz 1000 odpowiedzi, wszystkie są passive, wszystkie są neutralne. W drugim scenariuszu dostajesz 2000 odpowiedzi, 1000 jest negatywnych, 1000 jest pozytywnych. Nie masz żadnej neutralnej. NPS w obu przypadkach wynosi 0. Czy te produkty są porównywalne? Jest lepszy, bo przynajmniej ktoś chciał z tobą gadać. Ten drugi przypadek to jest pieprzony Justin Bieber. Jeszcze Justina Biebera obraziłem. Justina Biebera teraz wyciągnął. To jest Justin Bieber w latach swojej świetności. Ten pierwszy scenariusz jest słaby, bo jesteś neutralny. Jesteś jak jakaś pogodynka, czy osoba, która nie wzbudza żadnych emocji, która ma być przezroczysta. Wojtek, dla ciebie wszystko. Masz nie wzbudzać żadnych emocji. I biznesowo ten pierwszy scenariusz jest bezużyteczny. A drugi scenariusz, wzbudzasz kontrowersję, to wręcz może być twój model biznesowy. Osoby, które do ciebie zniechęcają. Które cię albo kochają, reklamę, albo nienawidzą. Robią ci reklamę, tak. To jest racja, nie? No bo to jest Jarosław Kaczyński, to jest Justin Bieber. To są ludzie, którzy wzbudzają skrajne kontrowersje i w ten sposób budują swoją pozycję na scenie, czy to politycznej, czy to marketingowej, czy to scenie rozrywkowej. Także to jest. Nie można przejść koło niego obojętnie, jakby nie patrzeć. Tak, dokładnie tak. I to jest, to jest, wiesz, sedno sprawy. A NPS pokazuje dokładnie to samo. Zero. Okej. Okay. Okay, to jest kolejny przykład. On to udowodnił matematycznie teraz, tak? To jest kolejny przykład, dla którego NPS została udowodniona matematycznie w tym webinarze. No. Jest ułomny. Także to są te, które mi przychodzą tak na szybko teraz, ale wydaje mi się, że jeszcze jeden, dwa bym znalazł, gdybym trochę poszperał. Mam notatki na ten temat. No to będzie okazja, miejmy nadzieję, na kolejnym tutaj pojedynku. Także wtedy szykuj notatki, wyciągaj wszystkie papiery, bo to może być grubo. Dobra, a ja w ogóle dałem head start Arturowi, bo on dokładnie zna moje argumenty, może przygotować kontrargumenty. No może, no to ja na to liczę, nie? No ale ja pójdę na żywioł wtedy spokojnie. Jest to bardzo... Po tym, co dzisiaj pokazałeś, ja ci wierzę, że na to pójdziesz. Jako obraz oburczy
ale merytoryczne. Dzięki. Dobra, czy macie jeszcze jakieś pytania może do mnie? Czy to jest wszystko jasne? Albo ktoś myślę, chciałby... że oni może mają pytania, ale już nie mają odwagi po prostu. Bo ja nie mam żadnych już, mówię, kurde. On mnie zapije. Nie? Ja w tym linku to... Release the hounds! Tak. Ale a tak na poważnie, jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pytanie, to teraz jest ten moment, bo jeśli nie, to będziemy pomału kończyli. A nawet nie pomału, tylko już pewnie dosyć szybko. To takie zróbmy. Widzę, że nikt nie pisze, nie ma tego indykatora, że ktoś pisze. Także co? 3, 2, 1 i się żegnamy. A, uwaga. 1, 2. Ktoś pisze. Cicho. Wstrzymać odliczanie. Nie, nie. Ktoś pisze. Cicho. Oj, pisał. Jest, pisze. Nie. Ktoś dobra, pisze. Pisze. Dziękujemy. Dziękujemy. Uprzejmie. Zawsze chętnie ponarzekam na NPS-a, ale też jeszcze chętniej opowiem o dobrej analityce, jakby ktoś był zainteresowany. Jak najbardziej. Ja myślę, że będę zapraszał i z chęcią, bo taką dobrą robotę robisz, no i edukujesz w tym zakresie, to jest też świetne, a nie tylko obrażasz ludzi, chociaż to też całkiem nieźle wychodzi. I ludzi, i organizacje, pogodynki i tak dalej. Także właśnie tak, bo chcemy dobrej analityki, więcej. I będzie więcej. Ja obiecuję za Michała, że on będzie przychodził i będzie mówił więcej. Ja go do tego zmuszę w jakiś sposób. Myślę, że możesz to zrobić. Myślę, że, tak, że będzie, coś ogarniemy. Będzie więcej mówił o analityce i będzie więcej obrażał ludzi i organizacje. Okej. Okej? Okay. Tak, może być tak mówić. To drugie cię bardziej kusi. Tak, chyba nie trzeba zmuszać do gadania. No właśnie tak. No nie. Nie? Ja jestem gadułą straszny. Tak, to widać. Muszę ale na to ale bardzo uważać. To są mądre rzeczy, więc. Więc idealnie. Dobra, to raz jeszcze Wam bardzo dziękuję. Tobie też bardzo dziękuję za zaproszenie i widzimy się następnym razem. Ktoś jeszcze pisze wiadomość, teraz się rozpisali na koniec. Martyna, tak, dziękujemy. Dziękuję też. Bardzo. Dziękuję bardzo też. Dziękuję, że poświęciliście mi taką ilość swojej uwagi i czasu i mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Chętnie w przyszłości opowiem więcej. Jak ktoś będzie chciał słuchać, to zapraszam. Tak. Myślę, że jeszcze Wojtek u Ciebie zagoszczę, jeżeli będziesz chciał. Tak. Ja zapraszam tutaj, czym chata bogata. Nagranie jakby co będzie na YouTubie, także będziemy też jeszcze wysyłać linki, żeby ci, co nie mogli obejrzeć, żeby obejrzeli. Dobra, na razie, do zobaczenia. Trzymaj się. Hej, hej.